Peugeotik. Peugeot, jak to mówię. Eksplorację zaczynamy od Peugeota. Ty, ale czy tam będzie dalej wejście? Jest. Uwaga na auto. Ty, to jest tylko okno do przejścia następne. Tak, no tu jest przejście dalej. Ale odkryłam, co? Ale odkryłaś. O, i następne wejście. Ale zamknięte. Tu jest wejście do drugiej chaty. Przez balkon. Albo piwnicę. Balkon. O, w mordę. Wow. O nie. Ale piękna chawira. Jaki salon. O kurde. Panie i panowie, tego jeszcze nie było. Ale komoda, jaka długa. Z 3 metry. Obraz. Piękne krzesełko, a raczej fotel bym powiedział. A to nie obraz, to jest gobelin. Tak. Zgadza się. Kolejny mosiężny Rylander. Witrynka. A to co? Pokrowiec. Kolejny gobelin. Kurde, ale miejscówka. Wejście główne. O tutaj. Schody na górę. Dobra, to wejdźmy najpierw do sypialni. Również pięknie wyposażona. Zostało praktycznie wszystko. Ja tu zostaję. Jaka komoda. Wszystkie mebelki Ludwik XVI. Albo przynajmniej w tym stylu.
to najprawdopodobniej właścicielka. Kolejny gobelin. Ktoś naprawdę wydał fortunę, żeby tak udekorować te pokoje. Idziemy dalej. A tutaj jaki piesek. Miejsca jeszcze istnieją. Jestem naprawdę w szoku. Żeby znaleźć coś takiego, to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Portrety małżonków. Ciekawe, czy w szafach coś zostało. Jest. Wszystkie ubrania są tutaj na dole. Tak jest. Z tego miejsca zaczynaliśmy eksplorację, więc musimy się przenieść gdzieś indziej. Rodzina. Piękny sekretarzyk. O kurde, dokumenty. Ciekawe, czy szuflady również są wyposażone. Tak jest. Kuchnia. Troszeczkę już przekopana. Chociaż zastanawiam się, czego tutaj szukali. W kuchni raczej nikt nie trzyma żadnych drogocennych rzeczy. Licząc sprzętu AGD-RTV. O kurde. Nadal mamy tutaj produkty. Zastanawia mnie, jaka data widnieje na nich. Mamy tutaj chyba majonez, ale daty nie widzę. Puh, ale zapach. O, jaki ładny komplecik. Ciekawe, z jakiej firmy. Nie mogę się rozczytać. Tutaj kolejne serwisy. Do wyboru, do koloru. Pewnie na każdą okazję inne.
łazienka. Tutaj też wszystko zostało. Poddasze. Myślałem, że tutaj jest dalsza część części mieszkalnej. A tutaj tylko wyrzucali niepotrzebne rzeczy już. Tak zwana graciarnia. To pewnie na całym piętrze będzie to samo. Zgadza się. Więc tutaj nie ma na czym zawiesić oka. Chciałem jeszcze sprawdzić piwnicę, więc od razu tam pójdę. Dobra. Schodzimy na dół. Tutaj jest piwnica chyba. Również wyposażona. Na to właśnie liczyłem. Różnego rodzaju sprzęt, elektronika. Troszeczkę przekopam. Najpiękniejszych miejsc i tam powoli będziemy kończyć eksplorację. O, tak życie. Tutaj jest bardzo fajne miejsce. Bardzo dobre, żeby kończyć eksplorację. Okej, moi drodzy. W tym miejscu pożegnam się już z wami i widzimy się oczywiście w
kolejny piątek. Trzymajcie się. Do zobaczenia.